Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na pierwszym planie mamy kolegę Sebastiana Ostolnickiego wraz z jego synem Karolem. Karol tutaj przyszedł tacie pomagać, tak? No, Karol za nie mówił, ale widać, że jest zadowolony. Tutaj kolega Sebastian wielokrotnie nam tutaj już prezentował swoją hodowlę. Widzieliśmy jego przyloty gołębi i też podczas ostatniego filmu, kiedy byliśmy u niego na posesji, powiedział, że będzie chciał zorganizować wspólny gołębnik. Tutaj właśnie za plecami jego widzimy to, co zbudował do tej pory. Jest to gołębnik przystosowany do przyjęcia 600 gołębi, tak? Około? Dokładnie będzie w pozycji 720. 720. Tutaj więcej może o WG Czersk, o tym, jak tutaj będzie wyglądał regulamin i lotowanie w tym roku, powie może sam kolega Sebastian. Proszę bardzo. Jak widać tutaj gołębnik... Tylko mów Seba do mikrofonu, bo tam nie będziemy słyszeć. Widzimy tutaj, jak wygląda teraz w rzeczywistości. Wcześniej można było tylko... jakby był wirtualny. No znaczy kolega miał po prostu, ja powiem, na posesji u siebie takie te poszczególne komponenty, moduły, które tutaj teraz jest już przywiózł. Jak widać, modułowy. Budując ten gołębnik sugerowałem się między innymi tutaj różnymi poradami kolegów. Sebastian, podejdźmy może już bliżej wtedy, bo tu trochę wiatr wieje. I od razu pokażemy, jak to wygląda rozwiązanie tutaj. Karol, żebyś tutaj krzywdy nie zrobił. Tutaj na wzór między innymi tego gołębnika, który był, z którego były organizowane Mistrzostwa Świata na Węgrzech w 2014 roku. A więc tutaj są te... Ogólnie to są moduły takie. Podłoga jest oddzielnie. Wszystko, zobaczmy, tutaj są różdżka. Różdżki są takie zrobione, pod rusztem jest siatka. W razie czego jakiś drapieżnik nie miał dostępu. Tutaj już jak widać są... Siodełka wszystko zrobione. Regały. Przy produkcji tego gołębnika starałem się używać jak materiałów tutaj ekologicznych. Jest między innymi tutaj na ścianach tych deski, tego, wszystko. Błazeria, tak, sklejka. Drewniana sklejka. Gołębnik będzie ogólnie, tak jak tutaj widać, przednia ściana praktycznie cała tutaj w siatce. Tutaj będą wloty. Tutaj teraz wloty będą. Tutaj między tutaj jeszcze siedzeniami, regałami, a tutaj ścianą przednią będzie zamontowana jeszcze ta ściana ażurowa. Tu będzie korytarz po prostu, natomiast tak, tutaj będą przesuwane drzwi. Tutaj drzwi będą odsuwane, jedna w tą, druga w tą i z poszczególnych działów będzie można tutaj te gołębie wypuszczać. Tutaj w takim dziale będzie 60 gołębi. O tutaj zobaczmy, tu się mieści właśnie 60 gołębi. Dla gołębi kolega Sebastian przygotował takie siodełka. Tu jest taki ruszt, właśnie widzimy. O, tu jest, ja wyciągnę może jedno, pokażę. To jest podfrezowane, są, że tak powiem, brzegi. Tu się łatwo wsuwa. Tak, to chyba nie jest sklejka, to jest taki MDF, coś takiego. A tutaj powielona czymś. Z drugiej strony, bo to jest taka specjalistyczna sklejka. Rozumiem, tutaj będzie w ten sposób to zrobione, czyli łatwo będzie w miarę sprzątać to. O, widzimy, tak to wygląda. Tutaj jest to zostawić do wentylacji? Nie, tutaj jeszcze pójdzie belka. Aha, belka, właśnie, rozumiem. Tu będzie mocowana ta ściana plus te drzwi. I tutaj masz tak zrobione, że tutaj właśnie... Dzisiaj zamocowaliśmy między innymi te tutaj. Ale tutaj będzie taka przerwa między nimi właśnie? Nie, tu będzie taki przycionek jakby. Rozumiem. Ale to będzie budowane wszystko. Tak, obudowane, bo to są zobaczmy, na razie takie boksy po 25 metrów kwadratowych. No, my tu popatrzymy właśnie... Tak wygląda tutaj, tak jak kolega Sebastian powiedział, to około 60 gołębi w jednym takim przedziale się mieści. Bardzo ładnie ma to wykonane. Tutaj zresztą się nie ma co dziwić. Kolega tutaj, ja tylko przypomnę jeszcze, jakby ktoś nie wiedział, kolega sam produkuje akcesoria różnego rodzaju dla gołębi. Tak, do gołębnika.pl. W marcu firma obchodziła 20-lecie istnienia. No, a kolegi produkty my znamy, bo to i kosze transportowe, i właśnie tego typu różnego rodzaju regały. Dla młodych, do rozpłodu, ruszta, no po prostu wszystko, co jest związane z wyposażeniem tutaj gołębników. Tutaj powiedzmy jeszcze, Sebastian, może jak już jesteśmy, bo nie skupialiśmy się na tym, ty planujesz przyjąć do swojego gołębnika, masz miejsce, mówisz, na 720 gołębi. Ale no optymalnie to będzie 660, bo tu jeszcze jeden moduł będzie postawiony w tej chwili. Staram się, żeby tutaj doprowadzić do końca budowę tych dwóch jakby boksów. Bo w tej chwili jest zapisany bodajże ciut powyżej 200 gołębi. No jeżeli będzie, jeszcze mam w planie tutaj jeszcze ten trzeci boks postawić, ale najpierw, bo wiadomo, przyjmowanie gołębi odbędzie się od 20 kwietnia do 1 czerwca, także pewnie dużo gołębi też będzie z drugiego lęgu.
dlatego ten trzeci boks jeszcze będzie też teraz zbudowany. To będzie i boks dla gołębi na 120 i takie pomieszczenie biurowe. Rozumiem. Ale najpierw tutaj chciałem zadbać, żeby te dwa boksy były wykończone, żeby w razie czego, bo na pewno będą się też zgłaszać tutaj uczestnicy, którzy będą chcieli te gołębie nawet przed 20 dostarczyć. Ja myślę, że do świąt na pewno nie będę przyjmował gołębi, ale po świętach, jeżeli będą chętni, to już zaczniemy to tutaj przyjmować te gołębie. Powiedzmy o szczegółach tutaj rywalizacji na tym wspólnym gołębniku. Tych gołębników mamy tutaj w Polsce na dzień dzisiejszy dość dużo. Twój gołębnik, tak jak już mówiliśmy, przyjąć może około 700 gołębi. Jakie są opłaty wiążące się z tym tutaj przyjęciem gołębi u Ciebie? No, opłata wynosi 244 dokładnie netto, z VAT-em to jest 300 zł. 300 zł brutto, 300 zł od jednego gołębia, tak jak kolega wspomniał, tutaj to jest cena zawierająca podatek VAT. Oprócz tego, że będzie rywalizacja indywidualna, też jeszcze planujesz rywalizację drużynową? No, zanim tutaj w ogóle pomyślałem, zacząłem tutaj, to właśnie opracowałem regulamin i taki, myślę, że dużo takich dopracowałem takich szczegółów, między innymi planuję tutaj organizować loty pucharowe z typowaniem gołębi, chcę stworzyć taką radę wspólnego gołębnika, między innymi no, widzę, że jest na przykładzie innego gołębnika, że z wiadomości, z doradztwa, ale nie tylko i ze śledzenia pogody, warunków atmosferycznych i tak dalej. No, chcę, żeby to było takie jakby społeczne, oczywiście ta rada, żeby to było takie ciało oficjalne jakby. Rozumiem, takie, żeby po prostu też i raz, żeby stwarzała i brałaby, po prostu stwarzała tak jakby nadzór nad prawidłowością wszystkiego, co tu się dzieje też, ale też przede wszystkim, tak jak kolega powiedział, doradzanie przy prowadzeniu takiej ilości gołębi, jak również też prowadzeniu, przy wypuszczaniu, uczestniczyłaby tutaj komisyjnym koszowaniu, no i innymi rzeczami. Wszystko ma być tutaj wiadomo, jak najbardziej przejrzyście i czytelne. Tutaj zobaczmy, jeszcze tutaj pokazaliśmy te gołębniki, akurat tam wtedy wiało, nie wiem czy koledzy słyszeli, zobaczmy. Tutaj to jest wszystko, właśnie pokażemy teraz działkę, tutaj powiem tylko, jesteśmy w miejscowości Czersk, to jest dokładnie, zobaczmy tam, gdzie jest ten płot taki w oddale, tam może troszeczkę najadę, tam się mieści droga krajowa 22 właśnie, tak zwana Berlinka, a Czersk tutaj też zasłynął ostatnio z Straży Miejskiej, która w sposób kuriozalny wystawiła mandat na samochód jadący na lawecie. To dla komendanta się skończyło, że tak powiem, eksmisją, po prostu przy zmianie burmistrza od razu została zlikwidowana straż. Ale Czersk, miejmy nadzieję, że nie tylko z tego będzie słynny, tylko tutaj właśnie z tego, że odbywają się tutaj loty między innymi na wspólnym gołębniku na bardzo wysokim poziomie. Zobaczmy. No jeszcze właśnie tutaj chcę się pochwalić właśnie tą działką. Właśnie, że, ja teraz omiotę ją tak może obiektywem. Lokalizacja. O. Skupiłem się między innymi na tym, żeby ta lokalizacja była tutaj. O, widzimy tutaj wszędzie, jest o Karol na stercie takiego piachu, ziemi tutaj skacze, ale widzimy w okolicy tutaj nie ma praktycznie w ogóle drutów takich dużych, wysokich, także gołębie mogą sobie tutaj swobodnie po prostu latać. Myślę, że lokalizacja tutaj jest optymalna, bo po tamtej stronie, od strony zachodniej Czerska jest więcej lasów, a tutaj właśnie w kierunku Łęga, Starogardu Gdańskiego są pola i teren jest bardziej odkryty. Zresztą mój gołębnik tutaj jest jak za tym nasypem. Tu zresztą taka ciekawostka, tu jest stary most, który... Znaczy był most, tutaj po prostu idzie linia kolejowa. Wojny światowej, Niemcy go tu zburzyli, a tu jeszcze taka ciekawostka, bo tu mój kolega akurat ma gołębie, naprzeciwko on tu, Stanisław Biesek, ale tutaj jest też gołębnik jakby założyciela tutaj oddziału Czerska. Aha. Który już zresztą nie żyje, nie? Świętej tak. Pamięci. O, widzimy tutaj ten teren, który tutaj mi się mieści, to jest te kiedyś, to był browar, tak? Nie, to tutaj kiedyś rozlewnia piwa. Rozlewnia piwa, o. To teraz jest teren niewykorzystany. Miejmy nadzieję, że po prostu to inicjatywa, którą tutaj kolega Sebastian podjął, ona, że tak powiem, rozwinie się. Jeżeli nie w tym roku, to w przyszłości nawet. Ale my tutaj szczerze chętnych wszystkich zachęcamy tutaj hodowców do wzięcia widać, udziału. Tu na dachu założyłem taką, bo tu też już ktoś tam do mnie nawet dzwonił, czym jest dach pokryty. To jest taka specjalna płyta bitumiczna. To jest cementowo-celulozowa. Mhm. Bitumiczna to jest ta taka, to jest tak jak kiedyś Eternit, tylko nie ma po prostu tego domieszki azbestu. Rozumiem. Jest to trwałe i przede wszystkim nie ma tej właściwości jak blacha, że się nie skrapla, nie? Tak. O. Także widzimy, tak wyglądają te gołębniki. My tutaj mamy bardzo blisko do Sebastiana, gdyż tutaj nasze biuro się mieści 20 km nieopodal, właśnie przecież przy tej drodze krajowej 22.
Także tutaj na pewno często będziemy odwiedzać, tak jak odwiedzaliśmy kolegę Sebastiana na lotach i na lotach kolegę Sebastiana też będziemy odwiedzać, ale w tym roku również będziemy tutaj go odwiedzać, kiedy będzie ta rywalizacja na wspólnym gojemniku. Dodam tylko tutaj właśnie teraz te jeszcze miejsca, pokażemy tutaj za chwilę o nagrodach, sekundę to jeszcze pokażmy tutaj, te wloty będą tutaj, wloty. Woliera będzie pod spodem, która będzie jednocześnie służyła do wypuszczania, do podobnie jak u kolegi Tosika na WG Centrum tam pod Zelowem. No powiedzmy też wtedy o nagrodach jeszcze, jakie tam przewidujesz nagrody? Właśnie przy tej obsadzie gołębnika 660 gołębi. Pierwsza nagroda z lotu finałowego będzie, w ogóle pula nagród to jest 92,5 tysiąca, to jest licząc od wartości tutaj netto, to jest prawie 60% na nagrody. No. Wartości netto, nie? Tak. Pierwsza nagroda z lotu finałowego 20 tysięcy, za najlepszego lotnika, o ile pamiętam, jest 7 tysięcy. No, z poszczególnych lotów tutaj chciałem tylko wyróżnić po jednym gołębiu, czyli z tych 5 lotów, które się odbędą, pierwszy gołąb z 4 lotów konkursowych plus finał. Z finału wiadomo, pierwszy gołąb dostanie 20 tysięcy, a z tych pierwszych 4 lotów konkursowych pierwszy gołąb otrzyma 1000 zł. Także tutaj koledzy mogą się na stronie internetowej kolegi Sebastiana zapoznać ze szczegółami regulaminu. No i zachęcamy naprawdę wszystkich do wzięcia udziału, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz, popatrzeć jak nasze gołębie się spisują na wspólnym takim gołębniku w różnych punktach Polski. Także tym bardziej, że tu ja jestem, w pobliżu nie ma, tak był niedaleko w Rypinie. W tym roku, jak wiadomo, nie jest tam organizowany, chociaż to jest do Rypina też tu mamy chyba 170 km, nie jest tak daleko. Sebastian tutaj był przeciwpołem, no, bo ty jest... sklerozę masz, po prostu masła za dużo jesz, a w Starogardzie był kiedyś, w latach 2004, 2005 roku, chyba 2006, 2007, coś takiego, były 2 czy 3 razy zorganizowane właśnie wspólny gołębnik, a no niestety koledzy tej inicjatywy nie kontynuowali, no ale miejmy nadzieję, że tutaj to się tutaj wszystko, przyjmie. Że tak powiem, przyjmie. Także na razie dziękujemy, kolegów wszystkich zachęcamy do wchodzenia na stronę internetową. Podałem jeszcze adres tej strony internetowej. wgczersk.pl. Tak. U nas tam baner na stronie jest, także tam zachęcamy. My po prostu też planujemy taki nadzór medialny nad tym gołębnikiem i będziemy się starali jak najczęściej odwiedzać. Tylko dodam tylko jeszcze tutaj, oczywiście będziemy niedługo już tak tylko Sebastian skończy, będziemy tutaj montować system i będzie można po prostu wtedy też oglądać, jak już gołębie będą przyjęte, jakie są gołębie na gołębniku, później poszczególne loty śledzić, także powodzenia Sebastianowi życzymy, do zobaczenia, a kolegów zachęcamy do wzięcia udziału tutaj w rywalizacji na tym wspólnym gołębniku. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.